Błędem, które osoby e, robią, to jest wypisać jak najwięcej cech tego produktu. Takie i takie wymiary, e, te, taka pojemność, e, to robi to i to, i, i koniec. I to jest koniec opisu. Natomiast nie cechy produktu sprzedają, tylko jego korzyści. Nawet mam taki fajny przykład, jak Steve Jobs pokazywał iPoda, tam w 2004 roku chyba, on pokazał tego iPoda i nie, nie powiedział, że tam jest 100 w pamięci, bo kto wiedział, ile no to jest, ile to jest 100, giga, 100, giga, 100, giga, 100 gigawajtów pamięci. On powiedział, masz 1000 piosenek w swojej kieszeni.